Zgadzacie się wszyscy? Tak! To super. Mamy piękną pogodę, więc proponuję panu Bogdanowi podziękować za ten dzień, za ten czas, który możemy razem spędzić. Piosenką taką na zbliżanie się. Może ktoś zgadnie, oto jest dzień, proponuję. Super! Dobra. Zaczynamy. Oto jest dzień. Oh!
pracę. I obiecuję Wam, że wszystkie serca znajdą się na tym krzyżu i one będą aż do zmartwychwstania w naszym kościele. Także zapraszam wszystkich chętnych tutaj, pokazując ojcu, ojciec dowierze, a resztę powiesimy. Zbieramy, tak? To jest mój bliźnik. A w domu to jest mój bliźnik.
Właśnie, pięknie. A dla rodziców, kto jest bliźni? A dla taty? Córeczka. A dla mamy, kto? To widzicie. Dla taty mama, a dla mamy taty. Pięknie. A w szkole, kto jest naszym bliźnim? A dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, kto jest bliźni? No właśnie. A jeżeli idziecie do przychodni na rektorentysty, kto jest bliźni? No właśnie, dobrze. Słuchajcie. A jeżeli ten, kto jest blisko mnie, to ktoś, kogo nie lubię, to jest bliźnim czy nie? Zaraz, bo tutaj by było niewyraźnie. Dobrze, momencik, zatrzymajmy się. W większości było jednak tak, czyli ten, którego nie lubię, też jest moim bliźnim. Pięknie, tak powinno być. I teraz słuchajcie, chodzi o to, żeby pokochać bliźniego, tego, który jest blisko mnie, takim, jaki jest. Bo zwykle bywa tak, że naszego kolegę, czy nawet brata, siostrę, chcemy zmieniać. A to by było pokochać takim, jaki jest. I spróbujmy się tego nauczyć. Dobra? Okej? Słuchajcie, kolejna rzecz. Ale to za chwilę, bo może teraz była piosenka, a za chwilę powiem drugą rzecz jeszcze, dobrze? Ale zróbmy, weźmy tak teraz. A wy czy jesteście radością Pana Jezusa? Tak! No to wiecie czy nie? Tak! To właśnie Pan jesteś radością mojego życia. Znacie? Jeśli mamy miłować bliźniego,
wspominajcie, powinniśmy też kochać siebie, miłować siebie. A co oznacza miłować siebie? Kto by mi odpowiedział? Niech tutaj podejdzie. Co oznacza miłować siebie? No, podejdź tutaj. Nie pamiętam. Powiedz. Słuchajcie, są przeszkody w miłości siebie i w miłości bliźniego. I teraz popatrzcie, co tutaj na plecach się zebrało. Marnomija. I tak człowiek czasami może nazbierać różnych takich wad, jest tak obciążony, jak przecież właśnie nasze panie tutaj. I teraz patrzcie dokładnie. Słuchajcie, jak można ich uwolnić od tego? Co tam pisze? Jeśli ktoś tutaj podejdzie bliżej. Co się tutaj? Nieposłuszeństwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i pić. Patrzcie, co ja robię. Gdzie dokonuje się takie właśnie zrywanie takich wad? No. Gdzie dokonuje się? No właśnie, powiedz. Brak współczucia. Uwaga, tak. Nie odrabianie lekcji. Tak, nie ma. Co tu pisze? No to tak. Pisze napoje elekcji. No, taki właśnie dla was, dla waszych widzów. Tak, nie ma. Brak przebaczenia. Nie ma. Co tu pisze? O. Brak. No i co? Tak. Nie ma. Dziewczyny, patrzymy. O. Co to pisze? Kto jest dla nich skłonny? Chłopaki czy dziewczyny?
Sądziłem, żeby to, co teraz zrobimy, było prawdziwe. Bardzo bym was prosił. Jeżeli ktoś tutaj w tym pomieszczeniu jest, kogo kiedykolwiek skrzywdziliśmy, okłamaliśmy, robiliśmy coś złego, to trzeba wybrać tyle teraz, podejść do niego i przeprosić go, podając mu rękę. Ale poczekajcie, jeszcze nie teraz, powiedzcie. Żeby to było prawdziwe, nie tylko takie podniesienie, zaliczenie i już. Pamiętajcie, jeżeli kogoś skrzywdziliście, to może zraniliście go, zapraszam, bardzo poważnie. On może przeżywa, może jeszcze nie jest gotowy. Dlatego to podejście wymaga takiej delikatności trochę, nie? Ja wiem, czasami na przykład święty się gdzieś tam pięknie, na koniec domamy, to raczej fajnie. Ale spróbujcie właśnie uczynić to prawdziwie, że ja nie chcę już Ciebie więcej obrażać. Nie chcę Cię już więcej radzić. Z takim jakimś szczególnym sercu postanowieniem. Nie trzeba wiedzieć. Możemy o to poprosić Pana Jezusa. To teraz jeszcze słusznie powinnie. Panie Jezu, który znasz nasze serca, powtarzajcie w sercu za mną. Panie Jezu, który znasz nasze serca, daj nam siłę wytrwać w drodze. Jego
koleżanko. Dobra, dalej. Uśmiechła kolegi, mieszamy na krzyżu, jako pierwszy dar na kolegi. Dalej mamy.